Na pewno pierwszym celem jest wygrać jutro pierwsze trofeum w tym sezonie. I zacząć sezon od zwycięstwa jutro i pojechać w dobrych humorach na inaugurację ligi do Wrocławka. Także skupiamy się na tym pierwszym meczu, który będzie jutro. A następnie w weekend czeka nas ciężki mecz. W sumie bardzo dobrze, ponieważ przyjechałem z kadry w dobrej formie. Nie potrzebowałem dużo czasu, żeby gdzieś tam dostosować się do obciążeń treningowych, także po prostu czysta formalność, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, aczkolwiek na pewno nowe założenia, nowy system obronny, taktyka, to mi zajęło trochę czasu, ale ten okres był tak intensywny i tak był obfity w pracę, że nawet w sumie nie zastanawiałem się nad tym i bardzo szybko to zleciało, także w sumie nie zdążyłem się obrócić, a już z kadry jesteśmy na Super Pucharze Polski. Na pewno mocnym punktem Szczecina jest to, że utrzymali trzon zespołu z poprzedniego sezonu i są na pewno zgrani. Znają się dobrze, są bardzo atletycznym zespołem, charakteryzują się niesamowitą fizycznością, mają dobry size, są atletyczni, świetnie biegają, także na pewno kluczowa będzie fizyczność w jutrzejszym meczu. Walka, fizyczność i bycie gotowym na to, że to może być brzydki mecz jutro, ponieważ no wiadomo, jest to początek sezonu, taktyka jeszcze nie jest dopracowana ani u jednych, ani u drugich. Także no, myślę, że będzie dużo od tego zależało, od tego, kto będzie chciał bardziej i kto będzie bardziej gotowy na fizyczną walkę.